Bonjour mes amis! Mnóstwo komentarzy dostałem Pascal, Pokaż, Kurczak, a la KFC. Na ten dzień, to robię dla was. Zrobimy kurczak, który troszeczkę, przyznaję się, inspirowałem się właśnie do KFC, czyli Kentucky Fried Chicken. Czyli będziemy mieć chicken, czyli mamy tutaj pięknie właśnie udka z kurczaka. To jest dosyć proste zrobić właśnie taką podsypką, która jest taka chrupiąca. Mam tutaj mąką przesiewaną, pszenną, której dodaję do miseczki. Mam tutaj pieprz czarnego, zmłotkowany, troszeczkę, nie za dużo, powiedzmy jedną łyżkę. Mam tutaj oregano. Op. Mam tutaj cebulę wysuszoną. Op. Mam tutaj czosnek wysuszony. Op, 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 op. I mam tutaj dzisiaj papryką słodką. Można spokojnie używać też papryką ostrą, ale używam słodką dzisiaj. Op. I kolejną rzecz, troszeczkę soli, nie za dużo. Teraz mieszamy całość. Mamy coś suchego, potrzebuję coś mokrego, żeby dobrze to się przylegało na nasze kawałki kurczaka pod tytułem jednego jajka, 0 odszlęciwek kur. Op. Do środka dodaję troszeczkę mleka. Op. I mieszam całość. Biorę jedna łódka z kurczaka, który zanurzam w środku właśnie masą mleczną, jajeczną. Pozdrawiam wszystkie polskie ginekolodzy. Więc tak, i biorę teraz łódka z kurczaka, zanurzam ją w środku, przyturlam, żeby była cała obtoczona podsypką. I rzecz polega na tym, żeby mieć coś bardzo chrupiące i żeby było to fajne konsystencje, to drugi raz wyląduje to do mleka z jajkiem i znowu do podsypki. O, widzisz, i tak naciskaj. Z powrotem do mleko razem z jajkiem do góry i znowu przyturlamy. Op. I tak dalej, i tak dalej. To jest naprawdę banalne, proste, bo teraz olej rozgrzany. Trik, żeby się dowiedzieć, że olej nie jest, ma dobrą temperaturę, zarzucasz kawałek chleba do środka, liczyć do 16, jak będzie 16 i on będzie pięknie złoty, to znaczy, że ma temperatura 180 stopni. Jak zaczyna ten dym się pojawiać na wierzchu, to jest niezdrowo, za mocno podnosiłeś temperaturę. A z kolei jak liczyć do 18 i to jeszcze się nie zrobiło złote, to znaczy, że olej jest wtedy za zimny. Czyli tak, 15 minut musimy liczyć na takiego dużego kawałka. Uważaj, jak dodaje się do środka, żeby się nie poparzyć i smażimy. I tak przez 15 minut od czasu do czasu z pomocą pałeczkami odwracaj całość. 15 minut minęło. Wyciągamy nasze łódka z kurczaka. Dziś przygotowałem takiego garnka z właśnie ręcznikiem papierowym, żeby odsączyć z tłuszczu. 15 minut to oczywiście dlatego, że miałem taki duży kawałek kurczaka. Jak masz mniej, się to mniej. Op. Oczywiście mogłem troszeczkę tuningować ten przepis. Mogłem te łódka z kurczaka najpierw marinować przez kilka godzin w środku właśnie przeprawy w lodówce, ale chciałem pokazać wam banalny przepis, który po prostu, jak ktoś jest studentem, ma garnek, palnik no i idzie kupować olej, przeprawy i jest w stanie właśnie to robić. Ale oczywiście, jak chcecie wypaszone łódka a la KFC, to napiszcie, ja to zrobię dla was. Okej, okay, podajemy. Takie łódka z kurczaka to są idealne, na przykład do piwa, nie? To jest coś pięknego. Et voilà. I to jest banalne, proste. Oczywiście jak ktoś gotuje od wielu, wielu lat, powie: co to jest za kucharz, no pokazałby łódka z kurczaka z KFC. Ale tak YouTube potrzebuje. Tak YouTube polski prosi mnie, żebym właśnie ugotował. I czas, żeby wam pokazać, że ten przepis jest naprawdę udany, bo jak wiadomo, jak jesteśmy w KFC i jemy coś takiego, to musi być chrupiący. Posłuchaj. To jest chrupiące. I co? Próbuję. Uważają, żeby się nie poparzyć. Zobacz. Kurczak jest idealny. Skóreczka. Chrupi. No mamy. Kurczak a la KFC. Proszę bardzo. I kolejny raz udowodniłem Cię, że warto zasubskrybować mój kanał i napisać w komentarzu, co mam gotować dla Ciebie. Dzięki, że jesteś ze mną.
dzięki, że ugotujesz te piękne udka z kurczaka a la KFC i mi napiszesz, że właśnie o to ci chodziło. Do zobaczenia. Trzymaj się. Pa! Jeśli poszukujesz więcej pomysłów do potrawy z kurczaka, kliknij tutaj.